Hej, witajcie na moim kanale. Ja mam na imię Marta. Witam Was serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się tematyką walentynek. Taka będzie metamorfoza walentynkowa. Postanowiłam tak wprowadzić może taki coś z nowej serii, jakaś metamorfoza czy coś w tym stylu. Takie trochę od mamy do damy. Ponieważ, jak wiecie, na moim kanale znajdziecie masę materiałów, które robią kolorowe makijaże, energetyczne makijaże i też chciałabym dać Wam tą formę użytkową. Zbliżają się walentynki, nie jestem wielką fanką tego święta, natomiast uważam, że celebrowanie wspólnych chwil razem, jeśli jest się w związku długoletnim, bądź też w związku krótkotrwałym, jest to cudowna sprawa i ja z mężem nadal, pomimo tego, iż jesteśmy ze sobą bardzo długo, często wychodzimy razem, często razem spędzamy dużo czasu. Dlatego pomyślałam, że przygotuję dzisiaj makijaż z tej okazji, walentynkowy. Okazja się zbliża, zostańcie ze mną. Dzisiejszy makijaż będzie jedną marką. Co jakiś czas przygotowuję dla Was makijaż kosmetykami Sena Cosmetics. Współpracuję z nimi od bardzo dawna, jestem im bardzo za to wdzięczna. Makijaż zaczynam od mojego ulubionego primera. Jest to primer zdecydowanie nawilżający. Jeśli szukacie produktu, który idealnie przygotuje Waszą skórę pod makijaż, no to Wam serdecznie polecam. Lubię ten efekt, jaki zostawia na skórze. Ta skóra jest taka miękka, ale pozostawia lekką, lepką warstwę, dzięki czemu mam 100% pewności, że kolejne produkty dobrze się scalą. Podkład, który będę używać, dąży do matu, ale do takiego satynowego matu. Jest to zdecydowanie produkt, który daje nam średni stopień krycia, ale z możliwością budowania tego krycia. Korektor, który naniosę pod oko, jest to korektor, który posiada w sobie właściwości bardzo mocno kryjące. Dzisiejszy makijaż ma przede wszystkim być użytkowy, ma być lekki, więc na podkład będę nanosić bronzer. Jest to jeden z takich produktów, który bardzo lubię i który śmiało możecie stosować na podkład, bo jest to bronzer mineralny, tylko ważne jest dozowanie ilości, którą będziecie aplikować, dlatego biorę taki dosyć zbity pędzelek. Tak jak powiedziałam, w dzisiejszym makijażu będziemy dążyć przede wszystkim do lekkości. Biorę pomadkę Pink Pop, którą delikatnie sobie rozgrzewam na dłoni. Posłuży mi ona jako róż. Następnie czas rozświetlić naszą skórę twarzy i tutaj Golden Hour, jeden z takich ukochanych rozświetlaczy, które dają naprawdę idealny efekt tafli. I by wzmocnić jeszcze ten efekt, pokuszę się o wzięcie pędzelka, który jest syntetyczny. Zahaczymy też o przestrzeń pod łukiem brwiowym. O tak. Czas usztywnić delikatnie korektor i posłuży mi do tego puder, który nazywa się Mineral Mix Secret Set. Tutaj technika jest taka, że bierzemy malutki pędzelek, prostujemy delikatnie z korektor. Im mniejszy pędzelek, tym lepiej, ponieważ nie naruszymy naszej przestrzeni, która jest rozświetlona.
Ja osobiście wybieram mega minimalizm, jeśli chodzi o makijaż randkowy, więc na pewno będę dążyć do tego minimalizmu. Biorę sobie po raz kolejny rozświetlacz i nakładam go na całą powierzchnię powieki ruchomej. Dzisiejszy makijaż będzie bardzo prosty. Biorę bronzer i delikatnie przyciemniam zewnętrzny kącik oraz zaznaczam załamanie, bym nie była taka biała. Jest taki sprawdzony patent na wykonturowanie powieki. Zrobimy sobie kreskę, ale kreskę zrobimy na mokro i zrobimy to cieniem. Czyli też taka technika, od której się pomalutku odchodzi. Natomiast jeśli masz dobrze napigmentowane matowe cienie, to możesz ich używać jako eyeliner. Osobiście ja kocham stawiać na taką grubą kreskę, a jeszcze ta w tym kolorze takiego przygaszonego burgunda dodaje takiego kopa i flow i jest czymś po prostu innym i mniej standardowym. Jeśli tak jak powiedziałam, jeśli mamy cienie, które są bardzo dobrze napigmentowane, to spokojnie możecie je moczyć zwykłą wodą i możecie uzyskać naprawdę fajnie napigmentowaną kreskę i ona nie będzie za sucha, dlatego tak strasznie lubię te cienie. Dobra, no to co? Tuszujemy rzęsy, przyklejamy sztuczne i przechodzimy dalej. Postanowiłam pogłębić odrobinę załamanie powieki i wezmę do tego celu róż, który nazywa się Natural Rose i jest przepiękny. Nie wiem jak wy, ale ja mam ochotę delikatnie przyciemnić zewnętrzny kącik oka, więc biorę ten sam cień, którym robiłam kreskę. I bardzo delikatnie a teraz czas na finał i na usta zrobimy je w kolorze zdecydowanie. Nie wiem jak wy, ale ja jestem gotowa na randkę. Możecie postawić na długie kolczyki. Ja lubię stawiać na długie kolczyki. Przy tak minimalistycznym makijażu możecie pozwolić sobie na jeszcze odrobinę błyskotek. Cekiny są bardzo modne. Poza tym troszeczkę jest taki powrót lat 80., więc śmiało dziewczyny, śmiało. Ja zdecydowałam się na włosy upięte, delikatny makijaż. Możecie zrobić delikatne usta i tylko i wyłącznie zalotną, grubą kreskę. I dodać odrobinę rzęs i voilà! Jesteście gotowe. A dzisiaj już Wam pięknie dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych filmików. Trzymajcie się!